Cześć, z tej strony Konrad Wejna-Brzozowski i... Paweł Dębowski. Słuchajcie podcastu Słuchaj Gier, a w dzisiejszym odcinku... Kosmos nas czeka. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Jak mam zacząć? Jak chcesz. Dzień dobry. No Jezus. Dzisiaj ja przejmuję stery w tym grajdole. Witam was serdecznie. Słuchajcie podcastu Słuchaj Gier. Będziemy ciąć ile wlezie. Dzisiaj mamy odcinek 87 i będziemy rozmawiać o... O czymś. Ty nie wiesz. Ja mu nie powiedziałem, żeby było jeszcze ciekawiej. Będziemy dzisiaj rozmawiać o grach z kosmosem w temacie przewodni. A witają się z wami Paweł Dębowski. I Konrad Belina-Brzozowski, bardzo chaotyczny prowadzący. No, bo debiutujesz jako prowadzący. Debiutuję, chyba. Tak. Debiutuję i nie mam pojęcia, co robię. Mogę być gościem, nie wiem, czym się nadaje do prowadzenia. Nie. Nie. Czyli debiutuję i to jest mój ostatni raz. Więcej nie będzie. Więcej już nie. Tak. Pozdrawiamy Mariusza. Tak, Mariuszku, tęsknimy za tobą. Wróć wkrótce. Tak. Buziaczki. Dobrze, to zanim przejdziemy ogólnie do tematu i założymy sobie jakieś konkretne zasady, bo jednak jeżeli chcemy rozmawiać o muzyce w grach kosmicznych, no to jest tak przepastny temat, że musimy sobie pewne homonto założyć. Pierwotnie mówiliśmy o grach sci-fi, ale uznaliśmy, że no nie, bo to jest... Tak, gdybyśmy chcieli rozmawiać o science fiction, to raz, żebyśmy musieli zacząć rozmawiać już od samego początku, czyli od 1950 bodaj drugiego, jak powstała pierwsza gra wideo, czyli Space War. Który? 52 albo 4 rok. A tak, rzeczywiście, jest. No, okay. No na komputer PDP-1. No. Także troszkę byśmy mieli do nadrobienia. Więc postanowiliśmy troszkę temat ograniczyć. Zawęzić, tak. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale zanim wejdziemy w temat, no to mój drogi Pawle. Czego? Ostatnio słuchałeś. A ostatnio powróciłem sobie do jakichś utworów czy muzyki, którą słucham sobie w czasie pracy, więc tak raczej bezrefleksyjnie, ale jest jeden wyjątek. Mm-hmm. Przesłuchałem sobie muzykę z Eiden Chronicle. To jest japoński RPG stworzony przez byłych twórców Suikodena, ale również nie tylko, bo tam pojawiły się również osoby, które siedziały przy Wild Arms, przy Castlevania Symphony of the Night, także mnóstwo tego jest. Za muzykę odpowiadają właśnie Motoi Sakuraba i Michiko Naruke, czyli kolejne dwie legendy, więc nie tylko musiałem zagrać w tę grę, bo jestem wielkim fanem Suikodenów, a Konami nie wydaje żadnej nowej gry z tej serii z jakiegoś powodu. Konami ostatnio ma jakieś dziwne ruchy podejmuje, powiem to tak. Okay. Więc zresztą widzisz, jak to wygląda na przykład z Silent Hillem. A daj pan spokój, dokładnie. Więc ja nawet się nie spodziewam, że wydadzą kiedykolwiek Suikodena, więc Eiden Chronicle jest takim tytułem, który miał przytulić do siebie właśnie fanów Suikodena, jestem jednym z nich, a ograłem ten tytuł i jestem zachwycony. To jest Suikoden, o którego nic nie robiłem, dosłownie. Okay. Jest mi bardzo żal, że jeśli taka Moriyama, czyli producent, czyli w ogóle twórca Suikodena, nie dożył do premiery. Niestety odszedł na początku tego roku, a myślę, że byłby zachwycony reakcją i fanów, i tego, jak się ta gra rozchodzi, i tego, jak o niej mówią. Przesłałem muzykę, ona jeszcze nie jest dostępna oficjalnie, bo nadal czekamy na to, że zostanie wydana na albumie i na płycie winylowej, bo to zostało obiecane na Kickstarterze, ale przesłuchałem sobie i tam również, podobnie jak w Suikodenach, mamy bogactwo dźwiękowe, bogactwo gatunków. Słychać, że nawiązują właśnie do tej klasyki japońskich RPG-ów, czyli to, co wszyscy tak naprawdę powinniśmy robić. Cała gra jest takim jednym wielkim listem miłosnym do fanów japońskich RPG-ów. No ale tutaj pod kątem muzycznym no widać ewidentnie, co chciano zrobić, czyli Michiko Naruke tworzy melodię dla miast, wiosek, czyli te wszystkie enviro, natomiast Sakuraba tworzy do
motywów bitewnych i słychać to, że Motoi Sakuraba tworzy motywy bitewne. To jest coś, co po prostu dźwięczy mi w uszach do dzisiaj. Jestem kompletnie zaskoczony i zachwycony tym, co oni tam stworzyli. Czyli co, będziesz kupował winyla? Oj tak, jak najbardziej. Jest jedna wada. Mianowicie Suikoden było znane z tego, że udźwiękowiali każdą wioskę, każdą mieścinę, wiesz, gdzie nie pójdziesz, inna melodia, dosłownie. Tutaj jest taki problem, że masz, nie wiem, kilka melodii, które powtarzają się w wielu miejscówkach, nie? Więc zgaduję, że to był kwestia czasu, może budżetu. No to jest projekt finansowany tak naprawdę przez społeczność, przez Kickstarter, a nie przez dużego wydawcę, więc musieli chyba parę rzeczy pociąć. No i to trochę to rozumiem, ale to jest taka dosłownie bardzo drobniuteńki minus, bo cały soundtrack brzmi przefantastycznie. Jeszcze jeden plus, duży. Coś, czego zwykle nie mówię i zwykle nie zwracam na to specjalnie uwagi, voiceovery. Angielskie. Mm-hmm. Ja mam problemy z japońskimi RPG-ami, z angielskimi voiceoverami, bo one brzmią sztucznie. Zelda? Trochę może, ale głównie japońskie RPG. Jeśli ktoś grał w Star Ocean, tą odnowioną wersję, to będą wiedzieli, o co mi chodzi, ale to brzmi tak, jakby się nie starali. Okay. A tutaj w tym przypadku wzięli jako aktorów, fanów, tam youtuberów, jakichś ludzi, których... To ryzykowne jest. Trochę ryzykowne, ale to są osoby, które znają się w voice actingu, się na tym znają i wczuwają się w rolę. I to słychać. Rzeczywiście każda postać brzmi tak, jak wygląda i jak powinna brzmieć. Jestem oszołomiony tym, co usłyszałem, bo mówię, jestem mocno krytyczny, jeśli chodzi o Angielskie duby w japońskich grach, ale tutaj, no, szapobas, naprawdę zrobili fantastyczną robotę. Jest naprawdę, nie wiem, mocne 9 na 10. Odrobinkę. Trzeba być krytycznym, tak? Trzeba być. Do dychy zawsze ciutkę brakuje. No, także czekam na album. Mm-hmm. Mam nadzieję, że kiedyś w końcu wydadzą. No ja w ostatnim czasie to bardziej słuchałem researchowo, bo temat jest duży. Miałem wrażenie, że mam jakąś tam wiedzę, ale i tak chciałem sobie troszeczkę poszerzyć i się troszeczkę bardziej osłuchać i może też skupić na temacie, który dzisiaj chcemy omówić, bo ten temat jest bardzo bliski mojemu sercu, więc no tutaj wyjątkowo pominę, czego ostatnio słuchałem, bo o tym akurat będę mówił przez prawie cały odcinek, czego ostatnio słuchałem. No dobra, jak bardzo już potrzebujesz, to X4. Nie. No właśnie. Także powiem później trochę więcej o tym, co właśnie Aleksiej Zacharow zrobił i też inni kompozytorzy. Ale ja też mam mnóstwo takiej właśnie muzyki, którą przesłuchałem, ponieważ research. Znaczy właśnie siadłem trochę jak do research, na zasadzie dobra, posłucham tego, czego jeszcze nie słuchałem, bo nie grałem, albo bo nie znam, albo bo mi gdzieś tam umknęło. I wsiąknąłem. I koniec. I po prostu nowe playlisty na Spotify'u się musiały stworzyć, bo no, chociaż człowiek chciałby bojkotować Spotify'a za to, co CEO powiedział ostatnio, to jednak jest to nadal bardzo wygodna platforma do słuchania. A co on powiedział? Powiedział, że no, w dzisiejszych czasach tworzenie kontentu muzycznego jest łatwiutkie i przychodzi tak twórca. O Jezus, dobra. No, także no, fajnie się tam niektórzy wypowiadają, kompozytorzy na ten temat i nie tylko, więc nawet Deadmau5 ostatnio zabrał słowo, nazywając CEO... FN idiot i tak dalej, więc dzieje się jakby. Ja w ogóle zaskakuje mnie to, że ten CEO jeszcze nie poleciał, ale cóż, może to jakoś się zakończy. W każdym razie, no cóż, śmiesznie, troszkę przerażająco i smutno, bo to jednak jest jedna z najważniejszych platform, z której ludzie słuchają muzyki, która ma też dosyć specyficzne praktyki, ale my dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać. Bo będziemy rozmawiać o grach kosmicznych. I tak jak na samym wstępie powiedzieliśmy, gdybyśmy mieli gadać ogólnie o grach sci-fi, to byśmy utonęli. Moglibyśmy zrobić osobny sezon podcastu tylko i wyłącznie o tym, albo osobny podcast Słuchaj Kosmosu. Nie. Bo gier kosmicznych jest całe multum.
albo raczej gier z kosmosem w temacie. Mhm. Jest bardzo dużo i to nie tylko gier unikatowych, ale też gier na franczyzie, tak? Więc co pominiemy w naszym dzisiejszym podcaście? Na pewno pominiemy gry właśnie na jakiejś znanej marce, czyli Star Wars, wybaczcie fani, ale o tym moglibyśmy spokojnie zrobić osobny odcinek, więc pomijamy Gwiezdne Wojny, pomijamy Star Treka, jakieś inne tego typu. Czyli oparte generalnie na filmach, serialach. Książkach też, również, na przykład ekspansję tak. Pomijemy tutaj, czy inne tego typu. Co jeszcze pominiemy? Pominiemy na pewno gry, w których kosmos jest tylko dodatkiem, czyli no wiemy, że Doom się dzieje na Marsie, a potem na Ziemi, no pomiędzy w piekle, ale o nim też dzisiaj rozmawiać nie będziemy. Pominiemy też gry, w których kosmos jest tylko i wyłącznie gdzieś tam w tle, jak na przykład jakieś ścigałki kosmiczne. I będziemy raczej się skupiać na grach, które albo w temacie, albo w gameplayu stawiają właśnie na albo eksplorację kosmosu, albo jego podbój, albo jego zwiedzanie w jakiś sposób. No, czyli eksplorację właściwie, gdzie ten kosmos jest bardzo, bardzo mocno grany w temacie. No i oczywiście jak muzyka to odzwierciedla. No właśnie, jak wygląda scena europejska? No ja wiem. A jak wygląda scena azjatycka? Bo nie mam bladego pojęcia. Znaczy, to jest dosyć specyficzne, bo kiedy ja sobie robiłem research, albo też wyciągałem jakąś tam swoją wiedzę na ten temat i tak się nad tym zastanawiałem, no to powiem tak, jeśli ktoś mi powie hasło gry dziejące się w kosmosie, to zwykle myślę o grach pecetowych właśnie z zachodu, tak naprawdę. Bo jeśli chodzi o te gry ze wschodu, no powiem tak, te takie naprawdę najprawdziwsze kosmiczne gry, no to były te, które pojawiają się na automatach, czyli Gradius Space Invaders na przykład. No wiadomo, strzelasz do kosmitów, lecisz statkiem i tak dalej. Natomiast w pozostałych grach bardzo mało jest takich tytułów, które dzieją się stricte w kosmosie, albo no właśnie ten kosmos nie jest tym, tak jak powiedziałeś, tym dodatkiem, czy tylko tłem. Ale to wynika z tego, że Japończycy nie mają takiego świra na punkcie ekspansji kosmosu. Ta galaktyka, ten kosmos jest dosłownie takim, nie chcę powiedzieć dodatkiem, ale raczej takim, szukam takiego słowa, nie inspiracja. Wleciało mi słówko, chwileczkę, za chwilkę sobie przypomnę, co chciałem powiedzieć. Jest pretekstem. Okay. Do stworzenia jakiejś dużej, epickiej historii. I ten kosmos jest tam widoczny i on jest widoczny, słychać go, czuć go, ale on nie odgrywa takiej może pierwszoplanowej roli w ten sposób. No takim tytułem jest na przykład, nie wiem, Star Fox na przykład, tak? Gdzie oczywiście dzieje się to wszystko gdzieś w galaktyce, tak? Podróżujemy po tych planetach, ale tak naprawdę ten core gameplay to jest latanie statkiem po jakiejś powierzchni, czegoś, co no, gdyby ktoś mi nie powiedział, to bym powiedział, że to jest planeta Ziemia na przykład. No nie, są oczywiście sekwencje, które dzieją się w kosmosie, jak najbardziej, no nie? One są bardziej na szynach, czy... Na szynach. Że to nie jest pełne 3D, tylko... Obracamy stateczek, latamy sobie tak. Raczej latamy sobie prosto, no, okay. Lecisz sobie prosto tak naprawdę i tylko kierujesz tym statkiem w taki sposób. No jest również masa takich japońskich RPG-ów, które mają te elementy sci-fi rzeczywiście, że, ale no właśnie, to nie dzieje się gdzieś na jakiejś planecie, nie wiadomo gdzieś, tylko wszystko dzieje się tak naprawdę na Ziemi, bo Japończycy mają taki styl tworzenia gier, że wszystko musi dotyczyć tak naprawdę naszej powierzchni, na której my się znajdujemy. Mają dotyczyć tych tematów, tych problemów, które dotyczą nas tak naprawdę samych. Tak? Także ta ekspansja kosmosu to jest taki mocny sci-fi, bardziej rozrywkowy. Okay. Bardziej pod rozrywkę w to podchodzą. Z takim dodatkiem epickiej fabuły, jak na przykład Metroid na przykład. No właśnie, Metroid ma w sobie kosmos, tylko że nie eksploracja. Nie eksploracja, właśnie, nie eksploracja. To jest platformówka tak naprawdę, gdzie
chodzisz czy to po bazie, czy wewnątrz, mhm. wewnątrz planety, tak? Nie latasz tym statkiem, tak naprawdę, ale jesteś w kosmosie. Czujesz, że jesteś w tym kosmosie, tak? Ja mówiłem wielokrotnie o Super Metroid, że zwłaszcza pod kątem muzycznym to świetnie działa, bo nie tylko zwiedzasz te wszystkie pomieszczenia, ale też ta muzyka działa na ciebie w ten sposób, że czujesz się osaczony dosłownie, czy samotny w tym kosmosie. Czujesz ten samotnie, że musisz przetrwać dosłownie. Okej. Okay. O samej muzyce za chwileczkę będziemy rozmawiać. Chciałbym właśnie złapać to jak styl growy się zmienia. Ale tak, generalnie myślę, że to jest też związane jakoś z ogólną kulturą japońską. Jak jest u nich z filmami, czy z literaturą? Nie wiem, czy się orientowałeś. Jeśli chodzi o literaturę, nie wiem, jeśli chodzi o filmy, czy anime, te rzeczy, no to jak zauważysz, te wszystkie takie filmy i seriale, gdzie mechy odgrywają główne role, czyli te wielkie roboty, no to głównie akcja odbywa się na Ziemi tak naprawdę. Czy nadal to jest, nawet jeżeli to jest inna planeta gdzieś w kosmosie, to nadal to się nadal wszystko dzieje przy Ziemi. U nas gdzieś tam przy Ziemi, no nie wiem, są jakieś wyjątki, oczywiście Dragon Ball, tak, gdzie masz takie momenty, gdzie wylatują gdzieś na jakąś inną planetę oczywiście, nie? Albo nie wiem, czy Gundam, mi się dobrze pamiętam, też wylatował w kosmos, ale to też są jakieś drobne wyjątki. No okej, Cowboy Bebop, są takie odcinki, gdzie rzeczywiście wylatują gdzieś, no nie? Ale to jest dalej rzadkość. Jeśli Japończycy chcą pokazać świat przyszłości, to właśnie, no właśnie. Uziemiają go, dokładnie. Akira, przykład, nie? Przykład, tak? Ghost in the Shell, to samo. Te wszystkie mangi, anime, które dotyczą tego, jak może wyglądać era przyszłości, gdzie ludzkość już podbiła wszystkie planety, no wszystko to się u nas odbywa na Ziemi. To są takie bardzo aspekt ludzki, taki filozoficzny jest bardzo mocny. Dokładnie, aspekt ludzki, tak? Pamiętasz, to nie wiem, może to związane trochę z tematem, ale te późniejsze filmy z Godzilla, no nie? Wiadomo, walki potworów na Ziemi, które przylatują z kosmosu, ale ten pierwszy film z Godzilla, no nie? To wyszło z morza. Wyszło z morza, ale to nie jest film o potworze, który rozwala miasto. Tak, to jest film o ludziach. Zresztą to samo zrobiono w, no nazwijmy to remake'u, tak? Bo właśnie Godzilla Minus One. To jest właściwie ta sama historia, co była w pierwszej Godzilli, tylko zrobiona już współcześnie. Dokładnie. I ona też jest bardzo mocno o ludziach. Dokładnie, dokładnie. Także w ich dziełach człowiek jest tutaj rzeczywiście takim centrum uwagi. To jest tak naprawdę najważniejsze, tak? Police Notes to samo. Chciałem powiedzieć System Shock, ale to jest Zachód. Natomiast cała reszta pozostała, jeśli akcja dzieje się gdzieś w kosmosie, no to ta akcja jest rzeczywiście gdzieś tam zawężona i taka podana w taki troszkę rozrywkowy sposób, tak bym powiedział, tak? Japońskie RPG, no to jest mniej więcej ten sam sztos, tak? Mamy oczywiście Star Ocean, którego akcja dzieje się dosłownie wszędzie, ale to jest tak naprawdę, jakby to powiedzieć, kolejny japoński RPG, na którego nałożono po prostu filtr odpowiedni. Okay. No przy zachodniej scenie tutaj bardzo widać to, że Zachód ma w sobie jakiś imperialistyczny zapęd nadal wewnętrzny i to nawet nie mówię w kontekście graczy, czy to amerykańskich, czy brytyjski, czyli po prostu Anglosasów, którzy no cóż, historycznie rozbestwili się troszeczkę na naszej planecie, ale też reszta Zachodu, tak? Czyli no, Słowianie, Niemcy, tam, nie wiem, Francuzi, ogólnie Zachód, ten krąg kultury Zachodu bardzo patrzy w gwiazdy. I się zastanawiam, czy to też jest z kwestii mitów zachodnich, że mieliśmy bogów, od których nabraliśmy planety. Całkiem możliwe, że tak, całkiem możliwe. Jak o tym wspominasz, to ma całkiem duży sens. Że jednak no ta eksploracja... Że coś się znajduje ponad Bogiem. Tak. I może dlatego w każdym razie, no gier mamy bardzo dużo, które się dzieją w kosmosie. I to są zarówno gry fabularne, jak i gry strategiczne, jak i symulacje wszelkiej maści. Nawet jedno z najstarszych i najdłużej istniejących MMO też się dzieje w kosmosie i jest i też skala bardzo często tych projektów jest absolutnie gargantuiczna. Potężne, nawet w ramach swojej niszy, tak, że
tytuły, które na razie jeszcze nie podaję, ale one w ramach na przykład MMO, się okazuje, że to jest nadal jedno z największych MMO, gdzie robi bardzo ambitne rzeczy i jest, wszystko się dzieje na jednym serwerze, wszyscy gracze są jednocześnie na jednym serwerze zalogowani. Jakim cudem w ogóle to istnieje tak długo jeszcze, że ta gra jest 25 lat. Prawie, no bo oni wyszli chyba jakoś w 2000 roku. To za chwileczkę będziemy o tych tytułach mówić, bo też będę chciał i o muzyce, która do nich jest, bo ta muzyka też zawsze stara się być większa niż życie. I właśnie może tutaj przejdziemy do tych klisz kompozytorskich od razu, bo to nie jest tak, że Japończycy nie robią gier kosmicznych, tylko nie, po prostu w inny sposób, na innych rzeczach się nie skupiają. Inaczej do tego podchodzą, do tego tematu. Tu rzeczywiście eksploracja, podbój kosmosu jest najważniejsza, ale tutaj... A tutaj bardziej relacje międzyludzkie. Relacje międzyludzkie, trochę rozrywka również, bo są również takie tytuły, które dzieją się. No tak, jak weźmy starsze gry azjatyckie, no to tam kosmos to jest po prostu szmapy, tak? Latamy i strzelamy i zbieramy punkciki, high score się ma liczyć. Właśnie, jak muzyka wygląda w tych grach? Różnie, naprawdę różnie, bo to jest cały... Ja znam te zachodnie tytuły i nie wiem, może się obrazić na mnie, może nie, trudno mi powiedzieć, ale one dla mnie brzmią tak samo. Bardzo często. Jest jakiś taki schemat tworzenia muzyki do nich, ja mam takie wrażenie, natomiast w przypadku sceny tej wschodniej, no z racji tego, że mam od cholery tych tytułów, no to mam mnóstwo tej muzyki, tak? Mm-hmm. Inaczej brzmi Space Invaders, inaczej brzmi Gradius, bądźmy szczerzy, tak. Inaczej brzmi Super Mario Galaxy, mm-hmm. który dzieje się chyba w kosmosie i masz Mariana, który lata po wszystkich tych planetkach i ta muzyka jest, po pierwsze, to jest pierwsza muzyka orkiestrowa z Mario w roli głównej. Okej. Okay. A po drugie, no... Czyli jednak troszeczkę liznęli tą kliszę. Troszkę tak, ale nadal to jest Mario, no nie? To nie jest Hans Zimmer, again. Ani John Williams. Ani John Williams, tylko to jest, no bądźmy szczerzy, Tokyo Philharmonic Orchestra i mm-hmm. robią wszystko to, co Koji Kondo mi powie. Mm-hmm. To jest dosłownie to samo. Jeśli ktoś słuchał muzyki z Super Mario Galaxy, nie wiem, po raz pierwszy kiedyś tam i usłyszy to po raz setny jakoś dzisiaj, jest w stanie momentalnie rozpoznać nie tylko z której to gry jest, ale na jakiej planecie, w której przestrzeni kosmicznej ta muzyka leci. Ona okay. To jest Mario, ale w taki sposób podany, którego nie słyszałeś, na przykład Super Mario 64, tak? Który był pierwszym Marianem w 3D, bo nie było, tak? Albo Super Mario Sunshine. To jest coś zupełnie inny poziom, tak? Mm-hmm. Jeśli mamy tworzyć dużą grę, która dzieje się w przestrzeni, która nie ma ograniczeń, mm-hmm. no to taka muzyka powinna powstać, tak? Jest również na przykład taki tytuł, nie wiem, czy kojarzysz, Space Channel 5. Nie, nie kojarzę. Nie kojarzysz? Musisz zagrać. To jest gra rytmiczno-muzyczna, która dosłownie dzieje się gdzieś w jakiejś przestrzeni kosmicznej i słuchaj, muzyka tam opiera się na zespołach jazzbandowych z lat 50. 60. na przykład, nie? Okej. Okay. Czyli troszkę to zalatuje cowboyem bebopem? Troszkę tak. Okay. Troszkę tak, ale no bardziej taniecznie, bo wiadomo. Są na przykład Pikmini. Też nie znasz. Pikminów kojarzę, ale to się dzieje w kosmosie, bo ja to widziałem zawsze takie słodkie ludki, które sobie powiem tak, łaziły. Główny bohater pochodzi z innej planety, ale trafia okay. na Ziemię. Okej. Okay. Także to jest takie coś pomiędzy, bym powiedział, nie? I tutaj też muzyka, wiadomo, to jest Nintendo. Czyli co, Japończycy taki... bardziej mają gości z kosmosu, aniżeli lecą w kosmos, tak? Tak, dokładnie to. Jej, rozmieni kilkadziesiąt lat game devu. Dokładnie tak. Jaka jest różnica między zachodem a wschodem? Wschód jest gościnny, zachód się wprasza. Dokładnie mniej więcej tak. No wiesz, jak Evangelion, no nie? Trochę tak, nawet no, bardzo tak. No bardzo tak, wiesz, no, ty bronisz ludzkość przed czymś z kosmosu tak naprawdę, no nie? Kurczę, zastanawiałem się nad Polisnauts na przykład, czyli tytuł od Konami, czyli od Hideo Kojimasa, mm-hmm, oczywiście. Mm-hmm. Bo akcja dzieje się rzeczywiście praktycznie cały czas na Ziemi. Nie, przepraszam, nie cały czas na Ziemi. Akcja dzieje się w pewnej części na Ziemi, ale później przenosi się na Księżyc, mm-hmm. bo Księżyc został zaludniony przez ludzkość. I tam słyszysz motywy z filmów akcji, jak Zabójcza broń na przykład. Okay. Bo w ogóle cała gra jest stylizowana na ten sposób. No bądźmy szczerzy, mówimy tutaj o Kojimie, który ma kino w głowie. Więc no, musiał takie motywy. Ty pewnie też, ale się trochę bym bał zaglądać. Na przykład. Star Ocean,
Seria, o której mówiłem, też dzieje się w przestrzeni kosmicznej, ale ta muzyka jest troszkę bardziej... Są powolne momenty, są powolne melodie, ale ta seria stoi zawsze na tych najbardziej epickich, na tych najbardziej najszybszych motywach, zwłaszcza bitewnych od Sakuraby. No bądźmy szczerzy, Sakuraba jest z tego znany tak naprawdę. Zastanawiałem się nad... czy Metroida już powiedziałem oczywiście, tak? Czyli granie ciszą przede wszystkim, tak? No, w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku, blastera w sumie. Tak się dzieje. Twojego chiptune'u. Phantasy Star, no to jest ta sama mniej więcej ścieżka co Star Ocean, chociaż bliżej Final Fantasy, mm-hmm. nie? Mm-hmm. Czyli znowu, niby to się dzieje w świecie przyszłości, gdzieś tam na jakichś planetach, ale no to jest dalej gra fantazy, było nie było, tak? Czyli masz te klimaty takie zbliżone do tych japońskich RPG, które w sumie wszyscy grali. Mhm. Jest tam jakiś tam sznyt, czy to elektroniki, czy inaczej i inne tempo tych melodii, ale no dalej masz wrażenie, że grasz w japońskie RPG. Także no, w taki sposób mogę powiedzieć. I co gra, to jest zupełnie inny styl, naprawdę. Także masz jeden wielki miszmasz, ale no właśnie, każdy może znaleźć coś dla siebie. Coś tak. Te klimaty niekoniecznie nie tyle kosmiczne, ale sci-fiowe, no sprawiają, że jest potężna różnorodność, tak? Zwłaszcza, że no masz różnych kompozytorów, którzy różnie podchodzą do swojej roboty. Na przykład odchodząc na chwilkę od kosmosu, wracając na Ziemię, mamy Death Stranding, który został stworzony przez Japończyków, ale kompozytora masz z Zachodu na przykład, tak, nie? Tak, tak. No to jest taka sprawa. No to też chyba wynika z tego, że Kojima jest zakochany w przerabianiu Zachodu na swoją dziwną modłę. Tak. Zresztą no, ma rzesze fanów, którzy to czują, więc to u niego działa. Wiesz, niby masz do czynienia ze wschodnim dziełem, ale gdzieś tam przemyca swoje miłości do tego kina zachodniego. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że Azja ma różnorodnie, mało gier, ale z dużą różnorodnością. Potężna różnorodność, tak, dokładnie. Jeśli zobaczysz, nie wiem, sklep w e-shopie, czy na PlayStation Store i nie wiem, wpiszesz sobie Space coś tam i wyskoczą ci gry z Japonii. Cały świat, dosłownie. No mówię, no to takie ja mam porównanie na przykład z zachodnimi tytułami, które dla mnie rzeczywiście brzmią tam, no, praktycznie prawie tak samo. A tutaj mam całą różnorodność. Jak chcę zagrać w JRPG, który ma bardziej dynamiczną muzykę, biorę Star Ocean na przykład, nie? Gdzie są jakieś powolniejsze klimaty, no to Pikminy. Jak chcę coś, gdzie muzyka nie będzie mi napierniczać po uszach, no to wezmę sobie Metroida i tak w kółko. No, troszeczkę muszę się... Trochę muszę podeprzeć twoją tezę, ale też mam parę tytułów, które ją też obalą, więc jeżeli chodzi o Zachód, to faktycznie ta miłość do kosmosu, ta chęć eksploracji, która się też narodziła bardzo, bardzo wcześnie, bo właściwie tak jak mówiłem, pierwsza gra wideo to jest Space Wars, tam 50 któregoś roku, sorry, że nie pamiętam dokładnie daty, czy to był drugi, czy czwarty, i później ciągłe inspirowanie się kolejnych twórców poprzednimi produkcjami, no doprowadziło do tego, że na dzień dzisiejszy, właściwie w ciągu tych ostatnich 20 kilku lat, ugruntowało się swego rodzaju brzmienie, nawet właśnie nie sci-fi'owe, tylko to kosmiczne brzmienie. Czujesz ten głębię kosmosu. Tak, są pewne założenia. I te założenia też wzięły się trochę z rozwoju technologii, tego, że gry zaczęły się rozwijać, zaczęły być coraz bardziej wizualnie atrakcyjne i możliwe było pójść z muzyką w stronę taką, do której nas Hollywood przyzwyczaił. Tak. Czyli no, niestety inspiracje Johnem Williamsem dość mocne, ale podobnie jak w aktualnym Hollywoodzie bardzo popularna jest Hybrid Orchestra, zresztą nie tylko w Hollywoodzie, bo też odpalcie sobie dowolnego Call of Duty, tak jakby definicją Hybrid Orchestra jest to, że robimy soundtrack orkiestrowy, który ma brzmieć oczywiście każdy blockbuster hollywoodzki, ale dorzucamy parę kluczowych syntezatorów, które mają zrobić konkretną rzecz, na przykład w basie dołożyć tą oktawę niżej, żeby jeszcze bardziej było czuć tąpnięcie tych dęciaków, tych smyków basowych, że jeszcze oktawę niżej dorzucimy coś, jakieś ostinata rytmiczne, które mają wprowadzić niepokój,
powiedzmy, że jest to zawsze, proporcje są takie, że jednak w dominacji jest orkiestra. Natomiast jeżeli chodzi o space game, no to tutaj nie dałoby rady, znaczy dałoby rady, ale jednak oczekujemy tego, że skoro mamy tą eksplorację kosmosu, to nie tak jak w Hybrid Orchestra, gdzie Hybrid Orchestra wejdzie do nowego filmu akcji, do nowego jakiegoś szpiegowskiego kina i tak dalej. Tutaj przy kosmosie aż się prosi, żeby tą syntezę wykorzystać potężniej i używać ją bogaciej. I odchodzi się od takiego właśnie grania jak robił Williams. Jakby jedyne gry kosmiczne, które dalej robił jak Williams, to są oczywiście gry Star Warsowe, które dzisiaj pomijamy. Pomijamy, tak. Więc myślałem nad... Skoro mamy tak bardzo popularne to brzmienie, gdzie jest bardzo dużo syntezatorów i orkiestry, ale te proporcje są bardziej wyrównane, aniżeli dominacja orkiestry i parę punktowych syntów, myślałem nad jakimś terminem, który mógłby to ładnie opisywać, jednym słowem, i nie wiem, zabawię się troszeczkę w twórcę neologizmów, ale orkestroniką bym nazwał coś takiego. Że orkestronika, wedle mojej definicji, to jest muzyka, gdzie proporcje właśnie brzmień designowanych na syntezatorach, czy po prostu sposób elektronicznego przetwarzania dźwięku czy sygnału z orkiestracją, to byłoby 50-50. I oczywiście te proporcje, tak jak w udanym związku, mogą być troszeczkę w te, troszeczkę we w te. Możemy zrobić soundtrack, który będzie orkiestroniką, gdzie jest zdecydowanie więcej orkiestry, ale nadal tych syntezatorów jest dosyć dużo, albo w różnych utworach na przykład te proporcje będą troszkę bardziej zachwiane. I w drugą stronę możemy zrobić bardzo mocno syntezatorowy soundtrack, gdzie będzie nam przygrywać orkiestra symfoniczna, gdzie będzie jakiś chór na przykład wieloosobowy coś dogrywał. I jeżeli chodzi o tytuły, bo może bym wymienił, tutaj ja mam akurat dużo tytułów, które bardzo dużo zrobiły. I no, jeżeli miałbym lecieć no może nie do końca chronologicznie, ale właściwie otwarcie, taki pierwszy soundtrack, który dostaliśmy do dużej gry o eksploracji kosmosu i taką pierwszą grą, która wykorzystywała faktycznie kosmos jako nie tylko i wyłącznie czarne tło w dwóch wymiarach, tylko to było czarne tło w trzech wymiarach, to był Homeworld. Jedynka. Okay. No i później dwójka, no i teraz niedawno temu wyszła trójka po 20 latach od... Czekajcie, po 20 latach od dwójki czy od jedynki? Chyba 20 latach od dwójki. Dwójki. Bo jedynka to miała 25 lat chyba niedawno, czy jakoś tak. No i tam kompozytorem był Paul Raskey. I na dzień dobry dostaliśmy soundtrack, który absolutnie łamie to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli klisze, że musi być 50-50 orkiestra i syntezatory i nic poza tym, bo ponieważ jest to opowieść o tułactwie, o kosmicznych Beduinach właściwie, na dzień dobry dostaliśmy soundtrack, który łączy muzykę elektroniczną, bardzo ambientową, bardzo momentami mroczną i mimo już minimalistyczną, to mocno zawiesistą w swoim nastroju z muzyką bliskowschodnią. Gdzie są instrumenty, perkusjonalia, jakieś dęciaki otrzymujemy, które bardzo budują właśnie nastrój no, bardziej pustynny niż kosmiczny, a jednak no, pierwsze dwie części gry dzieją się w kosmosie i tylko i wyłącznie w kosmosie, tylko i wyłącznie w przestrzeni. Dopiero prequel Deserts of Karak wizualnie się spina z tym, co Paul Raskey jako kompozytor robił. Kolejnym tytułem jest EVE Online, który w ogóle już jako gra sama z siebie łamie absolutnie wszystkie możliwe przyzwyczajenia, bo większość MMO ma w pewnym momencie kryzys. Tak jak na przykład był mocny i chyba nawet nadal trochę trwający kryzys w WoWie, chociaż może mówię jakąś herezję, bo WoWa nigdy nie grałem, bo miałem takie założenie w swoim życiu, że nigdy nie tknę żadnego MMO. Dla EVE Online zrobiłem wyjątek, na szczęście się nie wciągnąłem tak bardzo, żeby to był mój second life, bo wielu ludzi, którzy grają w EVE Online, tak naprawdę tam mają drugą karierę, drugie życie. Co mi przypomniało, że muszę wrócić do Final Fantasy XIV. I tam kompozytorem od praktycznie samego początku, a to MMO wyszło chyba w 2000 roku,
I do dzisiaj jest rozwijane. Do dzisiaj 24 lata działania. Oni cały czas aktualizują. W tym tygodniu, a nagrywamy w czerwcu, w tym tygodniu wypuścili nowy, kolejny wielki dodatek, który w końcu wprowadził w ogóle możliwość górnictwa planetarnego. I oczywiście to są projekty, których nie zrobisz sobie z ty jako solowy gracz, tylko gildie, które mają po 1000 graczy na przykład, tam po setki graczy. Oczywiście o tych bitwach i tak dalej, tym co się dzieje w EVE Online, to już naprawdę dokumentów powstało multum. I kompozytor, który działa pod pseudonimem RealX, od 20 kilku lat produkuje nadal muzykę do tej gry. I ta muzyka, no właśnie, to też nie jest orkiestronika. To jest bardziej elektronika z okazjonalną orkiestracją. I tam mamy bardzo eteryczne brzmienie, bardzo delikatne, bardzo subtelne, nawet motywy bitewne nie są aż tak drapieżne jak w innych grach. No i co jeszcze mamy z tytułów? Tak naprawdę staram się, żeby to było w miarę chronologicznie. No i kolejnym tytułem, i tutaj też nie będzie czystej orkiestroniki, to jest Mass Effect. No tak. Nie możemy zapomnieć o muzyce Jacka Walla i Samaholika. No to też jest orkiestra plus elektronika, gdzie właściwie najwięcej elektroniki mamy w pierwszym Mass Effect'cie. Bo w dwójce i trójce już przesuwają się bardziej w stronę orkiestry i zaczyna to brzmieć coraz bardziej jak Cimereski. I filmowo po prostu, tak? Bardzo mocno, zwłaszcza, że fabuła też staje się coraz bardziej filmowa. No, tak, w ogóle, Space Opera po prostu. A do Mass Effecta trzeciego muzykę współtworzył jeszcze Clint Mansell, który jest kompozytorem między innymi Requiem dla snu, The Fountain, w ogóle w większości filmów Darrena Aronofskiego. Także nawet w tę stronę poszli. I później właściwie co mamy jeszcze? Dużo tego jest. Ellie Dangerous, Erasmus Talbot, który napisał muzykę, no to jest elektronika z orkiestrą połączona i tutaj też, on bardzo zgrabnie to łączy ze sobą, ale nadal to są jakby dwa światy, które współgrają, a nie są bardzo mocno ze sobą ścisłe. I tutaj jest bardziej instrumentalnie grana muzyka. Czyli stawiamy na harmonię, stawiamy na gdzieniegdzie melodię, ale przestrzeń budowana jest oczywiście na syntezatorach i na efektach. Prawdziwą orkestronikę właściwie dostajemy dopiero przy Survive in Mars. I to nie jest z kolei gra o eksploracji kosmosu, tylko o terraformowaniu i zasiedlaniu. Mm-hmm. To jest właściwie taki bardzo duży city builder, lekko survivalowy. Ale bardzo fajny. Muzyka George'a Strezowa, tak? Stress of Music. I tam jest czysta orkiestronika. I tam faktycznie proporcje orkiestry i syntezatorów są bardzo mocno 50-50. Ja bym powiedział, że to mógłby być taki 100% przykład, czym jest termin orkiestronika. Następnie jeszcze jakie tutaj mamy ważne tytuły. Ellie Dangerous. Już mówię. No Man's Sky. 65 Days of Static. I tu mamy coś zupełnie innego. Tutaj mamy eksperymentalną elektronikę, gdzie mamy połączenie postrokowych gitar z syntezatorami. Orkiestry prawie nie ma w tym soundtracku. A gra, no to jest obok Ellie Dangerous, to jest najbardziej gra nastawiona na eksplorację kosmosu i innych planet. Jakby Ellie Dangerous zaczynał od tego, że przed pierwszymi dodatkami no, mogliśmy tylko i wyłącznie latać w kosmosie i nie mogliśmy lądować na planetach, potem wprowadzili lądowanie na planetach, natomiast No Man's Sky. Pamiętamy oczywiście historię, której nie będziemy już jakby powtarzać. To jest zupełnie inna gra dzisiaj. To jest zupełnie inna gra dzisiaj. Inna sprawa, za każdym razem jak wprowadzają nową aktualizację, każda aktualizacja jest darmowa i zawsze jak ją wprowadzają, to jest 50% taniej. Więc za każdym razem warto kupić tą grę. Jak dzisiaj nie podjęliście decyzji przy dzisiejszym dodatku, to za pół roku wyjdzie kolejny dodatek, który jeszcze bardziej rozbucha, więc to są gry, które dają bardzo dużo wolności. Muzyka też musi dawać nam poczucie tej wolności i sprawczości. Chociaż w No Man's Sky to sprawczość jest na pewno mniejsza niż w innych grach. Oczywiście gry kosmiczne to też eksploracja i budowanie imperium w kosmosie. No to tutaj mieliśmy i takie trzy ważne tytuły. Niemiecki X seria i najnowszą grą z tej serii jest X4, który zresztą znowu wyszedł lat temu chyba
nie, 6, 7, jakoś tak. I kolejna aktualizacja, kolejne upgrade'y, kolejne innowacyjności i mamy tutaj muzykę Aleksieja Zacharowa. I to też jest orkiestronika, ale bardzo nastawiona na epickość. Dlaczego? To jest gra, w której zaczynasz jako zwykły górnik, który sobie lata tam gdzieś pomiędzy asteroidami i laserkiem, prawda, fedruje. Ale możesz, ta gra się rozrasta i dochodzisz do tego, że możesz zbudować własne imperium i być imperatorem, który na czele swojej flotylli leci nie z kamerą rzuconą typowo strategicznie, ale z perspektywy pierwszoosobowej możesz podbijać inne imperia. Endless Space, tak. Też gra twórców Humankinda, więc tutaj Arno Rua nikogo nie zaskoczy, to jest elektronika z orkiestrą i tam brzmienia mamy w stronę też nawiązującą mocno do 80s. Ale 80s'ów tych nie popowych, tylko 80s'ów tych troszeczkę ambitniejszych. Muzyka Vangelisa, muzyka Jean Shinjara jest bardzo mocną inspiracją brzmieniową, więc też, mimo iż mamy klisze, to te klisze są bardzo często w ciekawy sposób łamane ze względu na jakieś preferencje kompozytorskie, bo kompozytor jak słyszy, napisz muzykę sci-fiową, no to wie od czego musi zacząć. To musi być najprawdopodobniej syntezator plus orkiestra. I tak samo jest na przykład w Stellarisie, gdzie Andreas Waldetoft i Bert Meyer zrobili orkiestronikę, która też nawiązuje do 80s'ów, ale mocno przywiązanych do partytury orkiestrowej, że jednak te syntezatory są grane jak za czasów Wendy Carlos, kiedy syntezatorów próbowano używać do tego, żeby były dodatkiem do orkiestry tam w latach 70-tych, 80-tych. Tak przyspieszam, bo widzę, że patrzę na zegarek, bo dużo tych tytułów jeszcze mam. Też patrzę, tak. Ale właśnie wchodzę teraz w ostatnie trzy tytuły, gdzie mamy Outer Worlds, Justina i Bella, gdzie mamy orkiestrę z elektroniką i to taki bardzo czysty orkiestrowy soundtrack, no bo to jest jednak RPG Obsidianu, gdzie mamy eksplorację kosmosu, ale też bardziej nastawiony. To jest mniej więcej to, co by, czym mógłby być, gdyby został zrobiony porządnie Starfield z muzyką Inona Azura, która jest chyba jeden... Strasznie się pasuje. Strasznie się pasuje, bo mnie boli. No wiem. Natomiast dwa tytuły, które bardzo mocno, jeden bardzo, bardzo, jak już tak totalnie mocno łamie tą kliszę, ale pierwszy to jest Ixion, mój prywatny faworyt all time Guillama Davida. To jest przesunięcie w drugą stronę. Mocno elektronicznie, dużo syntezatorów, ale orkiestra i chóry robią... To one robią kosmos. Właśnie to jest najlepsze. Tam jest Guillaume David, który właściwie był debiutantem, bo wcześniej zrobił tylko do Mechanicusa, do Warhammera 40,000 soundtrack. Wywrócił to, że zazwyczaj w grach kosmicznych treść opowiada orkiestra, natomiast kosmos robią syntezy. Całą przestrzeń, wszystko. Natomiast tu jest na odwrót. Tu treść robią syntezy, natomiast ten larger than life sound robi orkiestra i chór. I to przepięknie zadziałało. To jest jakby prosty twist, ale zrobić to dobrze na pewno było wyzwaniem. I dlatego jest to jeden soundtrack, do których wracam. No i oczywiście Outer Worlds. Czyli kosmos, gdzie układ planetarny tej gry jest wielkości osiedla. Warszawskiego jakiegoś. Masz planety, do których latasz w beczce, bo twoja rakieta jest beczką. I tam Andrew Prallow zrobił post-rock countryish elektronikę, bo to jest właściwie country z odrobiną elektroniki, z odrobiną... Z takim sznytem. Sznytem post-rockowym, że troszeczkę tam jest tej przestrzeni. Właśnie to jest bardzo unikatowe w tej grze, ale gra jest unikatowa. Jakby soundtrack został wymuszony przez to, że no, w beczce latamy po małych planetach i tam odkrywamy dosyć też smutną i nihilistyczną historię. Gdzie zazwyczaj kosmos daje nam nadzieję, że właśnie możemy się rozrastać, budować imperia, te imperia mogą upadać z reguły, mamy historię larger than life, to tutaj mamy teoretycznie taką bardzo dużą historię, ale o przemijaniu. Więc jest to dosyć ciekawy koncept i też ta nutka nostalgii, którą miewa w sobie country, bo country to nie są tylko i wyłącznie takie przyśpiewki jak na pikniku. A to są takie ballady. Tylko właśnie to balladowe podejście, więc ta muzyka, no ja nie jestem fanem country, nigdy nie byłem i nie będę. Ale ten soundtrack bardzo, bardzo fajnie rezonuje, bo on właśnie jest balladkowy. On jest spokojniejszy, on jest bardziej, bardziej zwarty, więc... Ja się dziwię, że na tej liście nie zawarłeś na przykład Halo. A to wynika Bo z Halo... tego.
Wiesz co? Ojej. Zawarłem No Man's Sky'a, bo No Man's Sky jest o eksploracji kosmosu. Zawarłem Mass Effecta, bo też jest bardzo mocno na eksplorację kosmosu nastawiony. Jednak to ta rola ludzkości w kosmosie i tak dalej. Halo właściwie pasowałby, można byłoby go na równi postawić obok Mass Effecta, nie? Że to też jest, no, tutaj wyjątkowo to jest FPS, jakby ekspienia jako takiego nie ma. So, nie, wydaje mi się, że takiego honor i skauza moglibyśmy dać Halo, że to jest gra kosmiczna, bo jednak, no to jest FPS, tak? Jakby latamy, to, że latamy w kosmosie jest tylko środkiem transportu do, pomiędzy sekwencjami strzelania. Nie będę się tutaj wykłócał, to jakby dałbym tą szarą strefę, że Halo pasowałoby, Halo Wars na pewno by pasowało. Na pewno tak. Prawda? Bo tutaj mamy też tą walkę o dominację. Mówię, celowo pomijam też inne gry, które są bliskie mojemu sercu, no bo wiele z tych gier kosmicznych zrobiło coś totalnie unikatowego. Tak jak EVE Online było pierwszym takim MMORPG-iem i nadal jest jedynym, który robi to w taki sposób. X4, w ogóle seria X, jako symulacja wszechświata, Homeworld jako pierwsza gra, która faktycznie wykorzystała trzecią ośkę w sterowaniu, czyli gameplay designersko. Elite Dangerous, który ma w ogóle pierwsze Elite z 84 jeszcze trzeba byłoby opowiedzieć, że jak się na dyskietce udało zmieścić galaktykę w ramach proceduralnego generowania, które tam panowie Jezu, Braben i Bell bodajże? Tak, David Braben i Bell czy Walt Jesus? Wypadło mi drugie nazwisko. No ale oni stworzyli przełomową wówczas technologię. Zresztą Elite Dangerous ma naszą galaktykę w skali 1:1 kosmicznie zrobioną. Jakim cudem, jakby, no czy wiemy jakim cudem, bo wystarczy się zainteresować, ale to robi wrażenie tak samo jak No Man's Sky ze swoim proceduralnie generowanym wszechświatem. Czy no właśnie, pominę Dune dwójkę, która była właściwie pierwszą strategią. Taką, jaką znamy, że pierwszą strategią no, czasu tak, rzeczywistego. To, że sposób sterowania, w ogóle to, co później mieliśmy Command & Conquer, Red Alerty i tak dalej, no to wszystko, co Westwood stworzył, zaczęło się od Dune dwójki, ale mówię, pomijam to dlatego, że to też jest oparte na franczyzie. No jeszcze mam takie pytanie, bo mówimy tutaj oczywiście o... głównie o takich strategiach i base buildingach, tego typu tytuły. No właśnie niekoniecznie. Ale właśnie brakuje mi na przykład Space Quest, przygodówka od Sierry. Widzisz, bo jak przygodówki Sierry były w topce, to ja byłem za głupi, żeby umieć przejść jakąkolwiek zagadkę w tych grach. Bo Space Quest, zwłaszcza część... Wiesz, to nie jest tak, że to są strategie, bo okej, Survival Mars, Ixion są strategiami. Jasne. Ale już na przykład Stellaris, X czy Endless Space, no to są 4X. To jest zupełnie inny typ strategii. Czy Elite Dangerous? Eksploracja. No Man's Sky? Eksploracja. EVE Online, MMO właściwie, takie czyste MMO. W swojej formule. Homeworld nawet nie był base buildingiem, bo jaka baza? Masz jeden statek, wariacie, i buduj flotę. I leć. Tak, więc Outer Worlds, Starfield i Mass Effect to są RPG. Mm. Więc gatunkowo tutaj jest bardzo przepasnie. Oczywiście, no jakby, jeżeli mielibyśmy taką kliszę konkretną, to faktycznie budowanie imperium, no to strategie. Znaczy, tak, ale generalnie jak tak wymieniasz, bo je kopnąłem, mam nadzieję, że nie było słychać. Na pewno było. No, świetnie, fantastycznie. Nie ruszaj się, nie oddychaj w ogóle. Ale generalnie, no tak jak wymieniasz i tak w mojej głowie przychodzą mi różne inne tytuły, których nie powiedziałeś, nie wiem, czy świadomie, czy nie, to mi powiedzieć, może w nim nie grałeś. To takie możliwe, że nieświadomie, bo faktycznie te przygodówki z Sierry mi umknęły. Tak, to jest jedna rzecz, ale jest na przykład ten FTL, dobrze pamiętam? FTL-a celowo pominąłem, eksploracja jest tylko na dodatek, to jest czysty roguelike. I się zastanawiałem nad tym, czy by go wrzucić do tej listy. Trochę jest. Ale, no dobra, to znowu dajmy honoris causa, że się FTL-owi należy, bo mówię, miałem FTL-a na tej liście, ale bardzo długo się boksowałem, czy to jest na pewno kosmos, czy kosmos jest dodatkiem? Jakby, że nie, bo to nie jest eksploracja, to jest ucieczka właściwie, nie? Bo musisz uciekać przed tą falą złoli, którzy ciebie gonią.
Ale dobra, nawet jeżeli byśmy wrzucili, no to tutaj muzyka jest czysto elektroniczna i to jest bardzo fajny minimal. Tutaj akurat mamy odejście od konceptu kliszy orkestronikowej. Tam nie masz w ogóle orkiestry. Wszystko jest zrobione na bardzo miękkich syntezach, które swoją drogą świetnie pasują do stylu wizualnego tej gry, ale na przykład muzyka na walkę nie jest dramatyczna. Mm. Ona jest taka pozytywkowa, nawet bym powiedział, tylko zrobiona na syntezatorach i okej, ona się dynamizuje w stosunku do tych plam dźwiękowych, ambientowych, które się tam odzywają, jak mamy tylko eksplorację, ale w trakcie walki to nie jest taki mega skok, że nagle czujesz się, że rany boskie, co tutaj się dzieje. Jakby bardziej dramatyczne jest to, że ci się pół statku pali, nagle musisz z gaśnicą biegać. Ale generalnie tych tytułów, które wymieniłeś, jest rzeczywiście bardzo dużo. Jest bardzo dużo. Scena zachodnia bardzo, bardzo umiłowała sobie gwiazdy. I w sumie to jest ciekawa teoria, nie? Przez przypadek rzuciłem, że może dlatego, że nazwaliśmy planety, nie? I może z tego to się wzięło, że jakoś tak inherentnie, no ale właśnie, skoro już mówimy o tym, to może samo znaczenie kulturowe i wizję przyszłości, bo człowiek od zawsze patrzył w gwiazdy. Tak. Więc to, że gramy w takie gry, to, że robimy takie gry i że od tych gier się zarówno zaczęła ta branża, jak i wiele kamieni milowych, growych były... jakby wynikiem eksperymentowania z materią kosmosu jako tematu założonego. Czy to się wzięło z tego, że ludzkość sobie w ten sposób zaczęła tłumaczyć na początku zjawiska we wszechświecie? To jest zbyt filozoficzne pytanie. No bo spójrz, jak żyjesz sobie w neolicie, może tam były jakieś planszówki, ale gier wideo nie było. Żyjesz sobie w neolicie, wiesz, nie wiesz, kiedy deszcz spadnie, nie wiesz, kiedy wiatr zawieje, nie wiesz, kiedy słońce będzie przypiekać, a gwiazdy zawsze o tej samej, tego samego dnia, co 360 parę dni, zawsze są w tym samym miejscu. Mhm. Więc to była taka jedyna stała w życiu ludzi tamtego czasu, no bo nie wiesz, kiedy zachorujesz, nie wiesz, kiedy umrzesz, nie wiesz, czy to, ten grzybek, którego zjadłeś, jest jadalny, czy jest jadalny tylko raz. Nie wiesz, czy przeżyjesz tą zimę, więc... No ale nie wiem, czy to był taki główny powód tworzenia w ogóle jakichkolwiek gier, które się dzieją, czy to w kosmosie, czy obok niego. Ja mam cały czas takie wrażenie, że to jest raczej kwestia tego, że to jest... Że kosmos jest nieograniczony i ciągle dążymy do jego odkrywania w ten sposób, a nie możemy tego zrobić, no my na przykład, bo nas nie stać, bo nie mamy wiedzy, bo nie mamy umiejętności, nie mamy sprzętu, ale możemy to zrobić właśnie za pomocą gier wideo. Zachodnie gry, myślę, to zrobiły naprawdę zajebiście, bo rzeczywiście masz pełnię kontroli, pełnię władzy nad tym, co chcesz zrobić, gdzie chcesz polecieć i co chcesz zobaczyć. W przypadku gier wschodnich, to tak jak mówiłem, no tu bardziej w przypadku gier japońskiej rzeczywiście ten człowiek jest najważniejszy. Jak patrzysz sobie na mangę czy na anime, no to podchodzą do niektórych spraw, czy to do psychiki człowieka, czy do jego natury, naprawdę bardzo poważnie i również, niekiedy również brutalnie. Coś, czego raczej w literaturze, czy nawet w komiksie zachodnim po prostu nie zobaczysz. To jest ta kwestia, no nie? No i tutaj te gry też do tego w taki sposób podchodzą, tak? Nie jest ważna eksploracja kosmosu, tylko to jest najważniejsze to, co się dzieje tu i teraz u nas na Ziemi, no bo my tutaj żyjemy, my tutaj istniejemy i raczej dalej będziemy żyć, bo no nie wiem, czy kogokolwiek będzie stać na to, żeby uciec w gwiazdy, no nie? No, chociaż w ten sposób mamy swój eskapizm. Mamy tak? swój eskapizm, dokładnie. Nie możemy działać w kosmosie, ale możemy działać tutaj na Ziemi. No nie? Stąd właśnie te wszystkie tytuły, które wymieniłem, które rzeczywiście patrzą na przyszłość, ale taką naszą przyszłość, taką najbliższą, taką, którą możemy rzeczywiście dotknąć realnie. No nie? Tutaj już mamy do czynienia z taką dalszą ucieczką od naszej planety. A co, my jako Zachód bardziej marzymy o rzeczach bardzo odległych? Myślę, że tak. Myślę, że w taki sposób. Czy może ta wolność, którą dają tego typu gry, wynika też troszeczkę z etnosu, że wschód jest bardziej poukładany, bardziej uprzejmy, bardziej żyje społecznością, a nie indywidualizmem? Bardziej tak, bardziej żyje społecznością, bardziej żyje tym, co się dzieje, tym, co jest realne do osiągnięcia tu i teraz. Wiesz, wyloty w kosmos, fajnie, że ludzie oglądają. Z całym szacunkiem, ale Final Fantasy to jest mało realna wizja przyszłości. No ale relacje między tymi postaciami, no jest między tak, innymi... Tak, to zdecydowanie jest tak, no, że faktycznie, jeżeli na przykład weźmiemy czołówkę literatury wschodniej i zachodniej, sci-fi'owej, gdzie jest kosmos w tle, no to dzisiaj często się ciężko czyta
na przykład dialogi w Dune'ie, czy nawet u Staszka Lema, gdzie są to książki absolutnie wizjonerskie, ale no dialogi ale z nami oni wybitnymi nie byli. Nie i tak naprawdę dobre dialogi w literaturze sci-fiowej się zaczęły pojawiać stosunkowo niedawno w Zachodzie, natomiast no Wschód faktycznie, jeżeli piszą relacje między bohaterami, to od dawna piszą je bez takiego smrodku epickiego. Nawet nie tyle... Chociaż czasem voice actorzy za bardzo to odgrywają epicko. Ale nawet nie tyle relacje między nimi, ale samą psychikę człowieka, jak ona działa, jak człowiek myśli w niektórych sytuacjach, w niektórych miejscach, tak? W Akirze to świetnie zostało pokazane w ogóle, tak? Tak. Ghost in the Shell to samo. Myślę, że jest mnóstwo takiej literatury, mnóstwo takich również gier, które to pokazują. No właśnie, te gry wschodnie są takie bardziej osobowe. Natomiast w przypadku części tych tytułów nie Mass Effect, ale właśnie taki mocno strategiczny, ty jesteś taką postacią bezosobową. Tak, że nawet mimo tego, że ty jesteś przywódcą czegoś, to i tak nie masz imienia, nie masz nazwiska, nie masz charakteru, jesteś ty sobą. Dokładnie. I faktycznie z tych wszystkich tytułów, tylko i wyłącznie, które wymieniłem, tylko i wyłącznie Mass Effect. No, może to też. Nie wiem, czy więc... ten, czy Outer Worlds i Outer Worlds nie właśnie, mają. Właśnie tworzona taka muzyka, która ma nie być inwazyjna, taka, nad którą ty skupiasz się na tym, co się dzieje na obrazie. Tak. W tych grach, o których ja mówiłem, Star Fox, Metroid, nawet Pikmin i tak dalej, no, wszystko dzieje się wokół kogoś i wokół jakichś przygód, które do takiej przygody łatwiej napisać muzykę, jeżeli masz konkretną fabułę, no więc właśnie. A nie masz otwartego świata, gdzie możesz zrobić co chcesz, tak? Albo budować imperium, albo budować miasto w gwiazdach, albo terraformować Marsa, albo cokolwiek eksplorować, no to faktycznie łatwiej jest napisać muzykę, która będzie sprawiała wrażenie liniowej. Że gdzieś zmierza. Właśnie Ixion jest takim unikatowym przypadkiem, bo Ixion to jest właściwie Frostpunk w kosmosie. Tak, masz stację, którą budujesz, ona lata po galaktyce, nie chcę spoilować, bo ta gra ma jedną z lepszych fabuł, ale właśnie ona ma fabułę, że rzeczy robimy może nie do końca liniowo, bo nieliniowość definiuje nam survival, czyli musimy w taki sposób mikro zarządzać tą naszą społecznością, żeby ona przeżyła i się rozrastała, ale faktycznie to, że musimy cały czas eksplorować, To, że mamy to wymuszone, pozwoliło twórcom stworzyć nić fabularną, do której kompozytor mógł stworzyć muzykę, która jest bardzo, może nie filmowa, bo to jest złe słowo, ale właśnie prowadząca. Tak, że ona ma kierunek. Ona jest prowadząca, ona ma kierunek i nie wiem. W kosmosie masz 6 osi wolności, możesz polecieć wszędzie, gdzie chcesz. Tak, tylko w moim przypadku jest tak, że jak słucham tej muzyki, to rzeczywiście nie czuję się częścią tego wszystkiego, tego całego wszechświata i tak dalej. To jest duży problem. Natomiast w tym przypadku widzisz, gra na przykład Super Mario Galaxy i wiesz, samo skakanie po tych planetach, no może by nic nie robiło, no nie? Ale samo to, że słucham Galaxy Garden na przykład, tego motywu, no już wpływa mi również na wyobraźnię, tak? To rzeczywiście działa na to, tak? Ten Metroid, o którym też powiedziałem wielokrotnie, tak? Ta muzyka ciszy sprawia, że no czuję ten niepokój. To co się dzieje, czy Star Ocean, no oczywiście jest to akcyjniak, nie będę kłamał, że nie, ale świetnie się czuję z tą elektroniką, którą tworzy Sakuraba, tak? To jest, i jest ona spójna w ogóle z tym światem całym, tym światem przyszłości. Także w taki sposób mógłbym to powiedzieć. Ciekaw jestem, jakie nasi widzowie i słuchacze mają ulubione tytuły kosmiczne i czy na przykład są jakieś tytuły, których nie wymieniliśmy, bo są tak bardzo niszowe, a mają coś bardzo unikatowego w muzyce, także piszcie do nas, jeżeli coś takiego się wam rzuciło kiedykolwiek na uszka. Na pewno tak jest. A jest bardzo duża szansa, że jest, bo gier powstaje bardzo dużo i ta tematyka nadal jest bardzo pojemna, jeżeli chodzi o pomysły i koncepcje. Tak. Może jest też kwestia tego, że my gadamy po prostu głupoty i tyle, bo się jesteśmy starzy i się nie znamy, to też nam po prostu to napiszcie. Tak. Tak też może być. To troszkę w milszych słowach, bo troszkę w milszych słowach. Bo od niemiłych słów to jest Paweł. Taka prawda. Słuchaj, no to chyba właściwie... Powiedzieliśmy wszystko, co było do powiedzenia w tak krótkim czasie. Nie powiedzieliśmy wszystkiego. Bez wchodzenia jakoś głębiej w detale, bo faktycznie można byłoby gadać. Ale to na pewno bardzo ciekawe wnioski z tego wynikły nam, jakie są różnice pomiędzy sceną. I właściwie
no postawiliśmy tezę, którą ciekaw jestem, czy można będzie kiedykolwiek jakoś sprawdzić, czy faktycznie byliśmy on to something z tymi różnicami, z czego one wynikają. No i cóż, no, znaczy podsumować, potrzeć sobie łapki i polecić dalej w kosmos. Bo ja mnie czeka teraz dużo grania, bo się wakacje zaczęły i będę mógł... Co to są wakacje? To są wakacje. Pierwsze od 5 lat będę grał w grę. Jezus. I oczywiście wziąłem tytuł, który podobno dopiero pazur pokazuje, jak wsadzisz w niego 150 godzin, czyli właśnie X4. Ale to i tak mniej niż EVE Online, no cóż. To nie są gry dla ludzi, którzy mają mało czasu. Tak. Karierę albo życie prywatne. Więc dlaczego ja je lubię? Bez sensu. Dobra, no słuchajcie, jeszcze raz bardzo wam dziękujemy za uwagę, jeżeli wytrwaliście z nami w tej podróży poprzez przestworza muzyki kosmicznej. To był nasz 87. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Dziękujemy wam za uwagę i kłaniamy się w pas. Konrad Belina-Brzozowski. Paweł Dębowski. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Niech moc będzie z wami. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.